Siemanko, jestem Zawsze Rowiście, kolejny odcinek. Dzisiaj mamy taki nietypowy odcinek, bo będziemy podliczać wszystko, co kupiliśmy. Nie tylko kury, a siatki. Skoble takie, no ogólnie do obrzędzenia. Takie rzeczy, co kupiliśmy. Kurnik też. Kurnik jakby nie będziemy... Ile wydaliśmy, bo praktycznie nic nie wydaliśmy, bo to jest wszystko z takich... Z odpadów, takie rzeczy. Większość mamy. No jedynie były zawiasy pokupywane, takie rzeczy. Więc te, jak one mają, to na okna, pamiętam jak to się nazywa, ale to już tam mniejsza z tym. Okna też mieliśmy za darmo, bo takie mieliśmy, nie wiem skąd nawet, ale mieliśmy jakieś takie okna, nie wiem czy to nie były z chlewa czasami. A dobra, więc my zaczynamy przeliczać, więc szabo. Pierwsze kury 160 co wydaliśmy, czy 180, 160, nie? Kupiliśmy wtedy dwa miksy. Później biały kogut z czarnym ogonem i trzy kury nakrapiana. Czarna jest plesz. Więc to wydaliśmy 220 zł. I przedostatni zestawik to był... Biała to kurka był biała i kurka, a jeden gratis był, więc to było 120 zł. I to, żółte. To tak wam lepiej, tak, że plus. I żółte też 220. I 120 zapłaciliśmy za parkę i 100 za te młode. Za szało zapłaciliśmy wszystkie, co kupiliśmy, 720 zł. I teraz tak kochin. Olbrzymi. Tu było? Zapłaciliśmy 150 zł, a czy to nie wszystko my kupowaliśmy, bo na przykład kochin olbrzymi nam kupił tata mój. Ale po prostu liczymy, ile pieniędzy zostało na to wydane. Nie liczymy, ile my wydaliśmy, tylko ile zostało na to wydane, bo my też tam dużo wydaliśmy. Większość tak naprawdę, ale tak to po prostu podliczamy. Więc 150 to już. I teraz silki. Za pierwsze wydaliśmy 200 zł. Pierwszy mieliśmy wydać 210 zł, ale pani nam tam opuściła. I za drugie było mniej więcej 180 zł. Więc wychodzi nam 180 zł. I teraz wszystko, co ostatnio kupiliśmy, wam podliczymy, czyli kochin karzełek, który ma już 60, był plus ten, plus wymiana. Tego koguta, Feniksa za 15. Tego koguta, co mamy, kochin olbrzymi, on też był z wymiany. No. Akurat przyszło powiadomienie od pierwszej, tak trzeba, więc pozdrawiamy. Feniks 15 zł. I białe czuby 3,30 zł. Więc 105 zł wydaliśmy na te 3 razy, kupiliśmy nowe. I tam piątka nam opuści, więc dubę wydaliśmy. I teraz nie wiem, czy podliczamy teraz za ile kury wydaliśmy, czy za wszystko od razu? Później jest ta siatka. No to teraz podliczmy, to zrobimy na chwilę wam cięcie. Więc... Na kury wydaliśmy 1350 zł. Sobie podliczyliśmy. To jest cała kwota, to na kalkulatorze mamy. Jak nie wierzycie jak ten, to możecie sobie wszystko podliczyć. A teraz rzeczy, które jakby wartością będziemy może podliczać bardziej. No i teraz takie siatki, skoble to wszystko. No to siatka. Kosztowała 240 zł. 240 zł plus skoble. Skoble ile kosztowały? Jedna paczka 4 zł? Jedna paczka 4 zł plus dostawa dwie dychy. To jest 4 zł. I my kupiliśmy 3 paczki, czyli 6 zł, 26 zł. I najmniej więcej wartość tych belek to nie wiem ile będzie. Czy belek nie kupowaliśmy, to nasz wuja przywiózł. No w sumie to. I rzeczy w kurniku. Trytytki jeszcze. No trytytki. Trytytki, nie za paczka ile było, bo kupiliśmy 4. 4 paczki kupiliśmy, a trytytki kosztowały 6 zł chyba. No powiedzmy tam ta 6 zł, jeszcze ta mała siatka. No, to nam po trytytki 24 zł, nie? Jak 4 paczki... Ile powiedziałem? 4 paczki kupiliśmy, to ile one kosztowały? Powiedzmy tam te dwie dychy kosztowały może te wszystkie paczki. Nie no mniej, z 15 zł może. Mała siatka, kupiliśmy 4 opakowania za 53 zł, to mamy... Niech będzie, nie wiem, 200, ile to będzie? 50, 212 jakoś tak?
Niech będzie 212, jak się nie mylę, to jest 212. No, jakoś tak będzie. I później. I jeszcze zielona siatka. No, to ona trwa, nie pamiętam ile. A ty pamiętasz? Składaliśmy się chyba po 3 dychy jakoś podobnie, tak. Nie, 20 coś, powiedzmy tam niech będzie, to 40 zł. W kurniku to te wszystkie nawiasy, takie rzeczy, to tam jeszcze inne. Nie wiem, może tak około 2 dych, nie wiem, może 3. To 3, no. Tych wszystkich, tych zawiasów, takich rzeczy. No i zobaczcie. Kit, takie rzeczy nie kupowaliśmy, więc nie wiem, ile tak jak coś kosztuje. No kit. A co? To poczekajcie, zrobimy cięcie i sprawdzimy jakąś cenę na... Kupowaliśmy. Dobra, to jednak w tym inne nie będziemy robić, bo nie wiemy, ile wyszło za ten kit. Na wszystko pewnie policzyliśmy. A nie, skoro policzyliśmy. Skoro policzyliśmy, 26 zł. Nie wiem, co jeszcze. Jeszcze później te małe, jeszcze po trytytki, jak kupowaliśmy te czarne, później jeszcze te białe. Nie wiem, czy to jest. Nie, tych czarnych nie kupowaliśmy przecież. No i odłożyliśmy. Co jeszcze kupowaliśmy? Bo ten... kupowalnik robaliśmy, to tam nic kupowaliśmy, bo to no. Tam wszystko z tych było. Ten środek taki jest większej z tych odpadów, takich tych, z tych tam wziętych, ale nic za to nie płaciliśmy. Za ten zawias i takie rzeczy to nie powiemy wam, ile kosztuje, bo nie wiemy. Bo zawiasów tam było użyte 4. A jeszcze poidło kupiliśmy. No właśnie, poidło, karmidło. To dwa poidła najpierw, wierno, a nie, tego dużego, ile kosztuje, takie duże? No z 3 dyszki może kosztować. I karmidło plus. 3 dyszki. Tylko my nie kupiliśmy, tylko poidło, tylko było do kaczek, więc nie wiem, czy będziemy liczyć. No bo w sumie... Czyli ja teraz też używałem, nie? No ale my nie kupiliśmy, nie? Tak, patrząc. To, a te kupiliśmy karmidło i poidło, to ile kupiliśmy? Znaczy, jest kupione, ale tak jakby, no nie wiemy po pierwsze za jaką cenę, a też to nie było kupione do nas, tylko po prostu do kaczek, więc i do brojlerów, więc wam nie powiemy, nie napiszę tego, no i... A na co kupiliśmy karmidło i poidło, to ile? 6 dych? 6 dych daliśmy z ustawą. Co jeszcze tam było? Jeszcze tyle jajka kupowaliśmy, silek. No właśnie, jajka, silek. Tak. To będzie w osobnym, bo to nie jest ani kura, ani ten, nie? Ani to. Bo mówię wam, zawiasy my nie wiemy, ile kosztowały, bo było użyte 2 do drzwi, po 2 do tych do otworzenia kur. Były jeszcze 2 użyte do furtki. Do drugiej furtki jeszcze były 2 użyte, więc to jest dużo. Tych zawiasów mamy, nie wiemy po ile one chodzą, więc nie napiszemy wam. Coś kupowaliśmy. I jeszcze części do inkubatora będziemy mogli wam napisać, tylko tak mniej więcej ile to wyjdzie. No bo też na razie nie dajemy pieniędzy, dopiero później damy, jak się zależy. Tak powiemy wam mniej więcej ile to wyjdzie, bo jak podliczaliśmy ceny z Allegro, z każdą dostawą, to nam wyszło 192 zł. Teraz chwilę poczekamy, jak samochody przejadą, bo może nas zagłuszać. Teraz wyjdzie mniej więcej 130-140 zł. Powiedzmy tam to 150 wyjdzie blisko, bo nie będziemy płacić za parę dostaw, tylko za jedną. A to części do inkubatora też policzymy zaraz osobno. Chociaż w sumie tu damy części do inku. Blisko 150 zł, no nie powiemy wam czy mniej czy więcej, bo z Allegro patrzyliśmy i teraz mój tata tam mówi, że tam jakiegoś pana, o to jakiegoś pana załatwi i będzie jedną dostawą wszystko. I to tutaj te jajka też policzymy. Jajka to 8 jajek. 50 zł. Bo jedno było za 5 zł, nie? No. To nie 50. 30. 40. 4 dych. No i chyba koniec takich wydatków.
bo już w kurniku, bo jest ta siatka, co odgradza silki i szabo, ale to jest siatka wzięta z chlewa, to ona już była dawno. Schodki zrobione też z tych wszystkich takich. No więc to by wyszło na tyle, to zaraz się widzimy, jak podliczymy to wszystko. Dobra, to więc tu wyszło nam 813 i podlicz 1330 plus 813. 2163 zł daliśmy na wszystko, na kury, na ogrodzenia. Więc dużo, znaczy dużo, ale nie bardzo dużo, jak na nas. To jest... jak na nas. To jest kwota, którą wydaliśmy. Więc dziękujemy za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Ja pierdzielę, ile